terenie wydobywczym rejonu zachodniego ZG Lubin w pobliżu Szybór-Renarcice górnicy napotkali niecodzienne znalezisko. Jest to odcisk ryby w cechrzczyńskim łupku sprzed około 250 milionów lat. Pierwsze, co zauważono podczas robót górniczych, to odcisk na stropie. Nikt ze stropu tej rybki w całości nie wydobędzie ani nie wyjmie. Dlatego pomyśleliśmy, gdzie jest odbicie tej rybki. I na spongu leżał kamyczek, akurat ten kamyczek tutaj, leżał odwrotną stroną i sobie w ten sposób znalazłem, że ten kamyczek odwróciłem na drugą stronę i tu jest w całości odbita ta poszukiwana przez nas rybka. Ryba, która zachowała się w łupku, jest dowodem na to, że złoże miedzi znajduje się w skałach związanych z obecnością morza. Powierzchnia Ziemi wyglądała wtedy inaczej. Było więcej płytkich mórz leżących wewnątrz kontynentów, a same kontynenty były mniejsze. Prawie całą Polskę, która znajdowała się wtedy na równiku, zalewało morze. Morze w Cechrztynie wkroczyło na rozległą pustynię. Zalało wydmy. Do tej pory można w kopalni, jeśli dobrze zaobserwować pewne oznaki, zobaczyć wydmy kopalne i chyba już każdy, kto pracuje w kopalni, ma świadomość tego, że chodzi po kiedyś kopalnym dnie morza. Podobne odciski ryb z rodziny Paleoniscus bywają częstym znaleziskiem w kopalniach miedzi na Dolnym Śląsku. Rzadko jednak występują w całości. Eksploatacja złóż prowadzona jest za pomocą technik strzałowych, a to nie oszczędza takich okazów. Zwykle więc górnicy znajdują tylko fragmenty tych morskich stworzeń.